Dawid pokonał Goliata, Kasparow Karpowa, Douglas Tysona. Nie wiem, kto wygra w tym starciu, ale myślę, że będzie się o nim mówić równie długo. Wchodząc na tą ostatnią prostą, są tysiące ludzi, kibiców. Na tej prostej ja ich nie widzę, tylko wtedy widzę jedną osobę, jedna myśl jest. Muszę wykonać tą robotę jak najlepiej. Długą drogę przybyłem, jeżeli chodzi o karierę sportową i ze mną również kibice. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam was. Dziękuję wam za wszystko. Wasze wsparcie to coś wielkiego. Czy na dobre i na złe zawsze są ze mną. Kocham was. Chciałem powiedzieć dziękuję, nie kibice. Dziękuję wam, przyjaciele, że dzisiaj jesteście ze mną. Kolejny raz. Kiedy ta klatka zamknie się, wchodzimy jak na arenę rzymską i ktoś może z nas stamtąd nie wyjść, więc liczymy się z tym, że on mi może kości połamać, zęby powybić, albo jeszcze gorzej i ja mogę to samo zrobić. Czuję chemię, chęć wyjścia i udowodnienie czegoś do samego siebie. Z tego względu, że to jest właśnie Mariusz Pudzianowski, najsilniejszy człowiek na świecie, który przyszedł do tego sportu i stał się zawodnikiem MMA. W pełni, w 100%. Jest to niewątpliwie największa walka w historii KSW. Ikona kontra ikona. Wcześniej do tej walki nie mogło dojść, a później będzie to po prostu niemożliwe. Doświadczymy historycznej chwili. Kto zostanie królem legend? Jest to długa droga, lata ciężkiej, mozolnej pracy. Skoro teraz jestem tu, mogę wejść jeszcze wyżej. Dzisiaj on dla mnie jest groźnym przeciwnikiem i wychodzę na najbardziej groźnego zawodnika, którym walczyłem wcześniej. Bo jest silny, jest większy, jest przygotowany pod każdym względem. Widząc knockout, który wykonał na Matelny, to no są obawy. Mamet ma żonę, dwóch synów i może już nigdy do nich nie wrócić. Albo ja mogę nigdy już do domu nie wrócić. Dlaczego jest wyjątkowo dla mnie to walka? W ostatniej przegranej walce, wychodząc z klatki po nokaucie, nie pamiętałem nic. Ale później mi powiedziano, co krzyczeli ludzie do mnie. Krzyczeli, jesteś w domu, jesteś u siebie. Wrócić tam, gdzie byłem rok temu, 100% zmotywowanym, wejść do klatki i zawalczyć jeszcze raz u siebie w domu. Jest to tak jakby walka sportowa, ale też taka walka, który przetrwa. Jak się zastanawiam nad tą walką, jaki może być przebieg tej walki? Co jest najbardziej dla mnie ciekawe, to że tego nie wiem. Chcę zobaczyć, co będzie się działo w klatce. To jest dreszczyk, dla którego tak naprawdę każdy z nas to robi. Jest absolutnym mistrzem, wzbudza zachwyt. Jest cel, idę po ten cel. Nie będę czekał na jego ruch. Będę pierwszym. Wymykający się wszelkim szablonom, przenoszący nas w inny wymiar walki, wymiar sztuki i opanowania własnego ciała. Wchodząc do tej klatki, chcę urwać głowę. Nie ma półśrodków. Albo na całość, albo wcale. Niemożliwe nie istnieje. To już rok minął od naszego ostatniego spotkania. Do zobaczenia 17 grudnia. To ja czuję, jakbym walczył prawie z całym światem. Tak, to jest starcie tytanów. Nie poddawaj się, nie zatrzymuj się. Bierz w siebie i idź i szalp. Bierz wszystko. Tytani KSW. Oglądaj teraz.